A zrobimy sobie taki przerywnik od tych wszystkich dram i powiemy sobie o obroży elektrycznej. Ja generalnie uważam tak, że wszystko może być fajne, jeżeli jest robione z głową. Co zresztą też podkreślałam na wielu filmikach yy, odnośnie źle używanej awersji, że nie o to w tym chodzi i ja czegoś takiego nie popieram. Niemniej yy, sama nie jestem przeciwko awersji, chociaż jeszcze rok temu byłam. Najbardziej jednak byłam przeciwna obroży elektrycznej, ale nie jestem osobą, która ogranicza się do jednego obszaru, czyli na przykład będąc przeciwko awersji, nie czytałam tylko artykułów, które są przeciwko awersji, tylko starałam się poszerzać swój światopogląd. Awersja na pewno nie jest dla każdego psa i dla każdego właściciela, a nawet bardziej takie metody nie są dla każdego właściciela. Szczególnie jeżeli nie chciał zasięgnąć pomocy specjalisty, dobrego specjalisty, który wytłumaczyłby mu krok po kroku, jak danej rzeczy używać. Mnie tak naprawdę do obroży elektrycznej przekonała opiekunka Kairosa. Naprawdę świetnie wytłumaczyła, jak ona korzysta z obroży elektrycznej i wtedy sobie pomyślałam, że to wcale głupie nie jest. Bo słuchajcie, nie tylko kolczatka, nie tylko dławik, nie tylko obroża elektryczna są metodami awersyjnymi. Głupie szarpnięcie psa za obroże może być dla niego bardzo silnym przeżyciem. I mówię tu z perspektywy mojego jednego kundelka. Jak idę z trzema psami, no to wiadomo, czasem jeden pociągnie w inną stronę, czasem w drugi i w inną. I generalnie, jak Flora idzie sobie do przodu, a Aria postanowi teraz w tym momencie się zatrzymać, no to niestety ona się zatrzymuje. Następuje szarpnięcie smyczy i ja widzę po Florze, jak ona to przeżywa. Jego napatrzy na mnie i tymi oczami mi mówi, matka, ale ja nic nie zrobiłam, dlaczego mnie szarpnęłaś? Więc czasem my tej awersji nieświadomie w, w życiu psów używamy, i to jest taki nieodłączny element naszego życia. Więc jeżeli ktoś umie stosować obrożę elektryczną, robi to w odpowiedni sposób, nie jest dla niego przedłużeniem jego zwyrolstwa. Karci, ale nie znęca się tym nad psem? Dlaczego nie?